Przypadki słowa. Dorota Gacek, dobry wieczór. 85. urodziny obchodzi dziś poeta, eseista, historyk literatury Jarosław Marek Rymkiewicz. Zadebiutował w 57 roku tomem Konwencje. Opublikował kilkanaście tomów poetyckich. Ostatni, Metempsychoza, ukazał się 3 lata temu. Małgorzata Baranowska zapytała w 81 roku Jarosława Marka Rymkiewicza, czy pamięta, kiedy został poetą. Ja nawet nie wiem, czy człowiek rodzi się poetą, czy robi sam z siebie poetę. I co więcej, myślę, że nikt dla mnie nie potrafiłby tego rozstrzygnąć, jak to jest naprawdę. W pewnym sensie stałem się poetą wtedy, kiedy napisałem pierwsze moje wiersze. Mając fachów, 17 czy 18 lat, stanąłem świadomie przed wyborem pisania jako zawodu, bo było dla mnie jasne, że jest to pewien zawód, który tuż obok mnie uprawiał inny człowiek, czyli mój ojciec. Jednak sądzę, że wybierając ten zawód, nie stałem się poetą. I tak naprawdę myślę, że stałem się poetą po wielu latach pisania wierszy, że przyszła taka chwila, kiedy okazało się, że istnieje pewien szczególny stan psychiczny, a nawet szczególny stan cielesny, który tylko ja mogę wypowiedzieć, kiedy to zrozumiałem. I jeszcze zrozumiałem, że dysponuję szczególnym językiem i że tylko ja nim dysponuję, w którym ten stan może być wyrażony, wtedy stałem się poetą. Ale myślę, że stało się to po wielu latach pisania wierszy, że przez wiele lat pisałem wiersze niewyraźne, nijakie. Nie mówię złe czy dobre, nie chcę i nie potrafię tego rozstrzygnąć i rzecz nie w tym. Natomiast tak takie wiersze, które, mimo że wokół nich była opleciona cała dość wyrazista teoria poezji, to jednak mógł, tak jak teraz to widzę, pisać także ktoś inny. Gdzieś chyba w połowie lat 60. napisałem garść wierszy, które potem weszły do takiego tomiku wydanego w Czytelniku, który się nazywał Anatomia. I nagle zorientowałem się, że tak, że jestem poetą. Na urodziny poety J.M.R. Raz tylko byłem. W ustach obłok czasu, grzech od kości, muzyka stawów zardzewiałych. To ja, imię na wiatr, 13 lipca ogłoszone przez ptaki. To ja, krew skrzecząca, raz tylko byłem. Ja w płaszczu z tuskulum strwonionym, strach na wróble, pod wróbli świergotem. Ja świergot wróbla w krtani, tamten, zawsze tamten, przeżyłem, mówią inni, 25 lat. Ja od czasu do czasu, zawsze w łaskach lipca, pod lipca świergotami, byłem tu do czasu, wróbel. Mówiłem, to litera bytu, a to był anioł, strażnik białobrzuchy. A to był anioł. Nie wiedziałem o tym. On w łaskach lipca. Gdzie jest dziś ten wróbel? Z lipca w lipiec do lipca. Gdzie są tamte lipce? Żegnaj, świergocze obłok. Nie jestem obłokiem. Żegnaj, krztuś się wróbel. Gdybym mógł być wróblem, jestem, czym byłem. Nie będę, czym będę. Wokół zwietrzałych kości ptasie pokolenia świergoczą już, świergoczą. To 13 lipca. O kardynale wróbli, nie żądaj zbyt wiele. Byłem raz tylko. Nie mam więcej pytań. Wielkie są moje winy. Mądrość przyszła w porę. Bym zrozumiał, że mądrość jest wiatrem podszyta. Ze strzępów mego płaszcza wybudujesz gniazdo. Zamieszkasz w nim, zamieszkasz. Żegnaj, kardynale, purpuracie mych lipców, my zawsze do czasu. Urodzony przed chwilą, mam się ku końcowi. Rozkaż, niech mnie pogrzebią na dnie moich wierszy. Tam, gdzie twe wiatry buszują bezkarnie i gdzie ćwierka, jak świerkał czas niedokonany. Każdy z nas, słyszę, płynie do ultima thule. Wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza przeczytał Henryk Talar. Dodajmy, że z okazji...